W Bolesławcu przy ulicy Herberta dobiegają końca prace przy budowie drogi. Jesteśmy na osiedlu, jednym z najnowszych osiedli bolesławieckich, tak zwana Wojskowa Górka, w której w ciągu ostatnich kilku lat doprowadziliśmy do zagospodarowania nieużytków, bo ten teren służył jedynie zimą na tory saneczkowe. A więc najpierw było uzbrojenie terenu, później sprzedaż i wydzielenie oczywiście i sprzedaż działek. Po wybudowaniu większości domów, bo nie wszystkich, wciąż jeszcze niektóre się budują, a na niektórych działkach jeszcze nie rozpoczęto budowy, wybudowaliśmy nowe drogi z całym pakietem towarzyszącym, czyli chodniki, oświetlenie, różnego rodzaju rozwiązania związane z kanalizacją. Łącznie te dwie ulice, ulica Rzemieślnicza i ulica Herberta, to był koszt prawie 2 milionów złotych. Remont ulicy Herberta rozpoczął się w lecie bieżącego roku. Kosztował budżet miasta ponad 950 tysięcy złotych. Sama długość drogi to jest ponad 1200 metrów, czyli w Bolesławcu powstał ponad kilometrowy odcinek nowej drogi. Jak widać, standard jest bardzo dobry, wykonywały większość z tych działań firmy lokalne, a więc trzeba się cieszyć, że mieszkańcy, którzy tu zdecydowali zamieszkać, wybudować piękne wille, będą mieli dużo lepsze warunki. Generalnie nie było tu problemu przy realizacji robót, nie spotkaliśmy jakichś niespotykanych warunków gruntowych czy coś w tym rodzaju. Staraliśmy się realizować tą robotę możliwie w najkrótszym terminie i nie utrudniając jednocześnie robót, które były prowadzone na działkach osób, które budowały się w tym czasie. Droga została zrealizowana zgodnie z projektem. Ostatnim brakującym elementem inwestycji jest połączenie wyjazdu z ulicy Herberta na ulicę Jeleniogórską. Tu pojawił się pewien mały, ale duży problem. Droga nie posiada połączenia z ulicą Jeleniogórską z uwagi na to, iż okazało się, że w jednym z drzew, które kolidowało nam z wjazdem od strony ulicy Jeleniogórskiej, występuje chroniony owad zwany pachnicą dębową i żeby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew, musieliśmy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o to, abyśmy mogli zlikwidować siedlisko i to drzewo usunąć. Niestety to trwało troszkę czasu, dlatego połączenie drogi będzie wykonane do końca kwietnia przyszłego roku. W planach na rok 2017 kolejne drogowe inwestycje. Na następny rok w projekcie budżetu mamy zapisane nowe drogi. To jest ulica Zielona, czyli droga na Łaziska, tam powstało też nowe osiedle. I ulica Rotmistrza Pileckiego, czyli droga łącząca ulicę Śluzową i ulicę Garncarską.